Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wy poniedziałek 23 maja mamy kolejny dzień rosyjskiej inwazji. Informację przedstawię ja Mateusz Grzeszczuk. Intensywność działań bojowych spadła na niektórych kierunkach na wschodzie Ukrainy, tak informuje sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, na kierunkach Awdijivki, Kurachowego, Now Nowopawliwki i Zaporoża odnotowuje się spadek intensywności prowadzenia działań bojowych, tak podał sztab Ukrainy, odnosząc się do miast i miejscowości leżących na zachód od Doniecka, jednocześnie na kierunku. Donieckim wojska rosyjskie nie zaprzestają prób przerwania obrony ukraińskiej. Co się działo na froncie? Rosjanie koncentrują swoje wysiłki w mieście Sewirodonieckie, zintensyfikowali działanie właśnie w kierunku niszczenia infrastruktury krytycznej Ukrainy, właśnie w obszarze aktywnych działań bojowych. Według raportu siły ukraińskie odparły 11 ataków Rosjan na wschodzie w ciągu ostatnich 24 godzin. Rosyjscy żołnierze m.in. próbowali przebić się przez linię obrony sił ukraińskich. I dotrzeć do granic administracyjnych wschodniego obwodu Ługańska. W kierunku Bachmutu, przy wsparciu artylerii, Rosjanie rozpoczęli walki w regionie Aleksandropola. W wyniku właśnie klęski ogniowej, ukraińskie wojn, wojska obrony terytorialnej poniosły straty i wycofały się, i prowadzona była ofensywa, między innymi w regionie wsi. Pilla. Miejscowi poinformowali, że Awdijivka w obwodzie Donieckich miała jeden z najgorszych ostrzałów w mieście od 2014 roku. Pożary są widoczne w całej miejscowości, tak podał kanał 24. Rosyjskie wojska prawdopodobnie starają się utworzyć nową linię frontu na północ od miasta Popasna w obwodzie Ługańskim, aby właśnie okrążyć Siewierodonieck, czyli ten kluczowy cel ofensywy w Donbasie. Tak też ocenili eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Rosjanie starają się też zdobyć pozycję na północ i zachód od Popasnej, aby stworzyć sobie możliwość dalszej ofensywy w kierunku północnym w celu okrążenia Siewiero-Doniecka, a jednocześnie zamierzają posuwać się na zachód w stronę Bachmutu. Szybkie sukcesy właśnie na tych odcinkach frontu nie wydają się jednak prawdopodobne. Kolejnym priorytetem Rosjan jest powstrzymanie ukraińskiej kontrofensywy w północnej części obwodu Charkowskiego. Tutaj Amerykanie mieli informować, że Rosjanie odzyskali kontrolę nad miejsce nie nieobodal Charkowa. Nazwa oczywiście jest zbieżna z nazwą miasta w obwodzie Ługańskim, a także starają się umocnić na zachodnim brzegu rzeki Doniec. Celem drugiej z tych operacji miało być przeciwdziałanie dalszym ukraińskim posunięciom na północ lub wschód, które mogłyby zagrozić rosyjskim liniom komunikacyjnym do Iziumu, gdzie Rosjanie próbowali przeprowadzić ofensywę w kierunku Donbasu. Ukraińskie wojsko tutaj też informuje, że rosyjska fregata admirał Makarów opuszcza Sewastopol, tutaj. Przekazali, że okręt dotarł do rosyjskich pozycji na Morzu Czarnym, tutaj zwiększając to prawdopodobieństwo uderzenia rakietowego na Ukrainę. Rosja też w ciągu trzech miesięcy wojny straciła na Ukrainie podobną liczbę żołnierzy jak ZSRR przez 9 lat w Afganistanie. Liczba ofiar może powodować wzrost niezadowolenia społecznego i gotowości do jego wyrażania. Tak też przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Ukraina również przedłużyła stan wojenny o 3 miesiące do 23 sierpnia. Prezydent Włodomir Zelenski po raz pierwszy podpisał dekret wraz z apelem o powszechną mobilizację wojskową 24 lutego i od tego czasu dwukrotnie przedłużał go o miesiąc. Rada Najwyższa Ukrainy również zakazała używania symboli Z i V, których Rosja używa do promowania tej wojny, jak informują Ukraińcy. Prezydent Zełęski pozwolił jednak na ich używanie w celach edukacyjnych oraz historycznych. A jeżeli chodzi o wojnę informacyjną, tutaj zapraszam po więcej na profil Michała Marka na Twitterze, ale też jak możemy wyczytać, Oczywiście aparat propagandowy rosyjski ponownie odświeżył wątek polskich planów przejęcia kontroli nad Ukrainą. Ważna była tutaj wizyta prezydenta Andrzeja Dudy zapowiedź nadania Polakom specjalnego statusu, przedstawiona jako właśnie przygotowania do polskiej okupacji Ukrainy. Wątpliwym jest oczywiście, aby obecne przekazy oddziaływały na poważną ilość Ukraińców. Wątek ten w większym stopniu może oddziaływać na Rosjan. Osoby znajdujące się pod wieloletnim wpływem rosyjskiej propagandy, tak pisze i informuje. Michał Marek. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.